Przede wszystkim odbieram to jako zaufanie mieszkańców. Bo według prognozy opracowanej przez portal lokalnapolityka.pl obecnego prezydenta Poznania popiera ponad 55% ankietowanych. Pozostali potencjalni kandydaci zostali daleko w tyle. Taki wynik mnie nie dziwi, dlatego że poznaniacy wybierają sprawdzonych kandydatów, dlatego że sympatia dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Zjednoczonej Prawicy u nas jest pewnego rodzaju dobrym rzadkim. Kolejnym powodem tak dużego poparcia dla obecnego prezydenta może być także fakt, że pochodzi z Poznania. Takim być może mieszczańskim sznytem poznaniaków jest to, że oni jednak stawiają na innych poznaniaków, tak? No bo wszyscy dotychczasowi prezydenci Poznania to są mordowici poznaniacy, którzy tutaj byli, urodzili się i tutaj działali. To nie wiemy, czy to będzie kandydat z regionu typu Bartłomiej Wróblewski, tak? Czy też będzie to pani Emilewicz. Według doktora Andrzeja Rankieta nie wiadomo, kto mógłby wystartować z ramienia PiS w wyborach na prezydenta Poznania, też może budzić wątpliwość mieszkańców, czy na tę partię oddawać głos. Mimo wszystko w sondażu portalu Lokalna Polityka umieszczono posłankę Jadwigę Emilewicz. Trudno znaleźć polityka tego poziomu krajowego, który by zrobił dla Poznania tyle, co pani Emilewicz. Zdaniem prezydenta posłanka PiS byłaby godnym rywalem w walce o fotel prezydencki. Ten szpital kliniczny, który powstaje dzięki temu, że miasto przekazało grunty, ale to pani wicepremier Emilewicz pozyskała, tak naprawdę przekonała premiera do tego, by na to przeznaczyć 540 milionów złotych. Z pewnością ona byłaby takim najtrudniejszym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle pomyłka, żeby do sondaży dobierać się osoby, które nie są poznaniakami. Mówi radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity. Jej zdaniem lepszym kandydatem na to stanowisko byłby poseł Bartłomiej Wróblewski. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Nie ustaje w wysiłkach, a mam okazję obserwować jego pracę. Często na co dzień nie ustaje w wysiłkach w pozyskiwaniu właśnie środków. Radna jest zdziwiona tak wysokim wynikiem obecnego prezydenta. Sądząc po komentarzach wielu znajomych czy wielu osób, kiedy idę ulicami, czy to Świętym Marcinem, czy idę przez Stary Rynek, no to tak właściwie, tak jak kiedyś popularnym hasłem było nigdy więcej remontów, no to teraz nigdy więcej takiego prezydenta. Poznaniacy potrafią docenić taki pragmatyzm, a nie takie gadanie po prostu i tylko takie krytykowanie. Według Jacka Jaśkowiaka na jego wysokie poparcie w sondażach przewrotnie mogła wpłynąć także krytyka remontów przez opozycję. Atak na te remonty spowodował, że uświadomili poznaniakom, ile my robimy. I tak naprawdę to PiS i Lewica pomogły w tym, że dzisiaj poznaniacy tak pozytywnie doceniają. Poza Jaśkowiakiem i Emilewicz w sondażu umieszczono także innych potencjalnych kandydatów. Według wyborczej prognozy nieco powyżej 10% otrzymałby kandydat Polski 2050, a 5% kandydatka Nowej Lewicy. Z kolei kandydaci Koalicji Prawo do Miasta oraz Konfederacji nie przekroczyliby 5%. Damian Wełna, Puls Dnia.